i z pasją rozpoczynamy od podróży do wsi Zwola na Mazowszu, gdzie mieszka i tworzy polska projektantka mody Beata Jarmołowska. W tej miejscowości się wychowała i po latach stworzyła tu swój dom i pracownię. Jej miejsce na ziemi jest pełne barw i artyzmu. Zaprosiła nas do swojego czarującego świata w rytmie slow i z ekologicznym przesłaniem. Jesteśmy w Twojej artystycznej pracowni. Zawsze o takiej marzyłaś? A chciałam mieć dużo przestrzeni. Tak. Potrzebuję dużo przestrzeni do pracy i to marzenie się spełniło. To jest 270 metrów przestrzeni twórczej tylko dla mnie. Przeprowadziłaś się z miasta tutaj, miejsce, gdzie się kiedyś wychowałaś. Tak, rzeczywiście. Spędziłam tu pierwszych 9 lat swojego życia i to miejsce z pewnością ukształtowało moją wrażliwość. I dlatego, kiedy padło pytanie, czy budować, czy nie budować, no to właściwie odpowiedź była tylko jedna – budować. To miejsce jest stare, zrobione na nowe, czy zupełnie nowe, z kolei postarzone? Założenie było, żeby ta pracownia powstała w duchu zero waste, czyli jak najwięcej recyklingu, jak najwięcej rzeczy z odzysku, pełna ekologia. I dlatego kupiłam stary dom, który był tutaj w okolicy. Akurat ten jest domem stuletnim, ta chałupa. Mniej więcej stuletnim, bo trudno to jednoznacznie ustalić. Która była 300 metrów stąd i została rozebrana. Następnie została na nowo tutaj złożona z wykorzystaniem elementów starych, jak widać. No to, co się dało zrobić, to oczywiście zastosowaliśmy stare. No nie wszystko się dało, okna trzeba było wymienić na nowe, bo stare nie nadawały się już do wmontowania. Po prostu nie pracowały, nie zamykały się. Tamten dom ma 200 lat, to jest 1830 rok. I tamten został przywieziony z Krosna. No i to była podróż za jeden uśmiech, naprawdę. A tutaj to ty zaprojektowałaś to wnętrze z duszą? Wiesz, trudno powiedzieć, że tu zostało coś zaprojektowane. Czas to zaprojektował, tak? A ja oczywiście dodałam swoje jakieś drobne dodatki. A te meble, które się tutaj znajdują, przez lata je zbierałaś? Czy teraz zbierałam przez lata. I nawet wtedy, kiedy pracownia była tylko marzeniem, kiedy całe to siedlisko było tylko marzeniem, bo tu nie było nic, tu było czyste pole, to ja już wtedy zbierałam tkaniny, zbierałam meble. To w którymś momencie życie stało się dosyć trudne, bo właściwie funkcjonowało się pomiędzy meblami i zbierami tkanin. No ale jak widać, przydały się w końcu. Miejsce artystyczne, więc z pewnością musi cudownie się tu tworzyć. Co tworzysz? Generalnie zajmuję się projektowaniem mody. To jest mój zawód wyuczony i wykonywany. Wiele lat byłam projektantem pokazowym, tak? Brałam udział w szeregu imprez w Polsce i za granicą. Zajmuję się projektowaniem mody, ale także projektowaniem tkanin. Natomiast dużo bardziej jestem aktywna w internecie niż, no tak powiedziałabym, w realnym społecznym, projektanckim życiu. Projektujesz ekologicznie? Staram się. Opowiedz o tych technikach, bo każdy chyba świadomy człowiek robi wszystko, żeby żyć jak najbardziej ekologicznie. To jest dosyć istotne dla mnie, żeby nie szkodzić środowisku, żeby moje działania jak najbardziej były łagodne dla środowiska. Więc stąd to zainteresowanie naturalnym barwieniem, tak, które mnie ostatnio pochłonęło. W tej chwili taką główną formą mojej ekspresji to jest właśnie ecoprinting, czyli naturalne barwienie i drukowanie roślinami. Pokaż, jak to się robi. Pokażę, jak się barwi naturalnie. Mam roztwór indygo przygotowany godzinę wcześniej, ponieważ taka jest procedura. On musi godzinę pracować wcześniej, zanim można do niego włożyć tkaninę. I posłużymy się taką prostą techniką, żeby uzyskać na niej jakieś wzory, na tkaninie jakieś wzory. Technika nazywa się tie-dye, czyli takie dziecięce, można powiedzieć, dosyć proste wiązanie węzeł. Tak? I teraz, Marysiu, bardzo bym cię prosiła, mamy tutaj tkaninę, która została, jedwab, satynę jedwabną, która została wcześniej potraktowana liśćmi i została zaprawiona oraz ufarbowana w kurkumie. Widać tutaj odbicia liści, prawda? Był to perukowiec zapewne, być może nawet prawdopodobnie perukowiec suchy, sądząc po dosyć subtelnych odbiciach. I on nam się przerwie. Proszę bardzo. I co teraz? No pociągnie.
Ale przyjemnie się drze. Prawda? Nad darciem raczej nie można zapanować. Ale o to będzie się darło po tak zwanej nitce. Czyli dosyć prosto. O, mamy dwie połówki. Mamy to. Obwiązujemy kawałek dosyć ściśle, żeby nie pozwolić warnikowi wniknąć do środka. Marysia ochoczo przystąpiła do dzieła. Okazja do nauki od takiej mistrzyni nie zdarza się często. Projektantka stosuje stare i nowe techniki rękodzielnicze. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt autorskich kolekcji, które były prezentowane w kraju i za granicą. To laureatka wielu prestiżowych nagród za całokształt twórczości. Prace artystki można zobaczyć na łamach najbardziej znanych pism modowych i w pismach kobiecych. To właśnie na wsi powstają dzieła, które są sprzedawane między innymi we Francji. A popatrz, jeszcze na końcach można zrobić tak. Będą wtedy skośne. Dobrze jest, jeśli sznurek jest stosunkowo cienki. No, wiesz, nie tak ekstremalnie cienki jak nitka, tak? Ale im cieńszy, tym bardziej precyzyjne te paski wychodzą. Też tutaj czujesz w tym siedlisku, że żyjesz trochę w rytmie slow? No zdecydowanie. To jest w ogóle mój styl. Ja nie lubię pośpiechu i nie lubię zgiełku. Wieś pozwala odkryć człowieku nowe rzeczy? Tak, nagle się okazuje, że to, co się wydawało jakimś wielkim problemem, w ogóle problemem nie jest, tak? I można pokochać nawet to noszenie drewna w taką piękną pogodę, żeby sobie napalić w kominku. Zawsze jest jakaś cena, prawda, za ten spokój i ciszę. I teraz proszę załóż rękawice, ponieważ indygo barwi tak, że potem dwa tygodnie rączki są granatowe. Upiornie granatowe, upiornie. Czyli co, wkładamy całość? I zupka z indygo. Tak, dobrze pozaciskałaś? Mam nadzieję, z całych sił. Powinniśmy teraz przykryć, bo indygo nie lubi, kiedy jest dostęp powietrza, ponieważ właśnie ono się jakby od powietrza robi granatowe. Ach, miałyśmy przecież poszewkę zrobić. Na przykład możemy to zrobić w taki sposób, ufarbować w taki sposób, w krateczkę. Jeśli to tak złożymy, no złóż tak, o tak. Na końca. I teraz popatrz. I teraz złożymy znowu. Zaciśniemy porządnie. Chcemy uzyskać wzór, kratkę, tak? Jeśli będziemy trzymać krótko, tak jak ja, to ono oczywiście da ci niebieski, natomiast dużo tego niebieskiego spłynie w praniu, ale zostanie. To nie jest tak, że wszystko puści, nie ma takiej opcji. Przecinam. Otwieraj sobie swoją poduszeczkę. O. Ale pięknie. Niespodzianka. W międzyczasie projektantka zdradza nam kolejne tajniki twórczej pracy, między innymi o barwnikach. Natura daje nieograniczone możliwości. Powiedz, co to jest za magiczna księga? A to jest taki artystyczny szkicownik poświęcony właśnie ekoprintingowi i barwieniu naturalnym, ponieważ pamięć ludzka jest ulotna. Ja lubię tworzyć szkicowniki, żeby móc w każdej chwili do tego wrócić. Do jakiejś techniki, którą stosowałam, albo do jakiegoś rezultatu, który mi się udało uzyskać. Jest najłatwiej mi mieć taką książkę, to polecam wszystkim. I po prostu wklejać to, co się nam udało albo nie udało, po prostu z jakiegoś powodu te swoje notatki twórcze robić. Tak ja robię akurat z każdej techniki mam właściwie, więc niedługo te szkicowniki mnie przysypią. Ale okazuje się, że zioła, rośliny, nawet takie spotykane na wiejskich polach, dają cudowne efekty. A dają właśnie. I im dłużej pracuję, tym jestem, mam większy szacunek, coraz większy szacunek do barwników pochodzenia polskiego. Tutaj widzę, że jest perukowiec. Tu jest perukowiec, który jest perukowiec i klon, który, znaczy ja generalnie mam bardzo dużo tych roślin w okolicy, w ogrodzie, ponieważ od dłuższego czasu tworzę taki ogród. Tak, kupuję takie rośliny, o których wiem, że będą mi dawały nie tylko takie, ale dużo też mam takich roślin, o których wiem, że dadzą mi wybarwienia i ja nie będę musiała gdzieś daleko po to jeździć. W tej całej filozofii jest taki
dział, jak barwienie rdzą. I tutaj jest przykład. To się robi w ten sposób, oczywiście różne są techniki, ale ja to robiłam w ten sposób, że przedmiot, w tym wypadku pedał od starej maszyny, zakopałam, owinęłam tkaniną, polałam octem, polałam solą, posypałam solą, a następnie zakopałam na 3 tygodnie w piasku. To się okazało bardzo skuteczną metodą, znaczy wcześniej musiałam jeszcze owinąć folią. Jest cebula. Jest cebula, proszę. Pospolita cebula, jaki piękny kolor. Potem przyszedł czas na sprawdzenie, jak wyszło wspólne dzieło. Okazało się, że magia zadziałała. Teraz trzeba rozwiązać. No jest, coś tam jest, jakiś wzór, tak. Teraz może rozwiążemy ten duży. Ja już będę miała rączki ufarbowane, za lekko był zawiązany, to ci mogę powiedzieć. O, chyba ten sypałek uda mi się rozwiązać. No w rękawiczkach, ale wiesz, no, sama widzisz, widzisz moje rączki? Doceniamy twoje poświęcenie. Widzisz, tutaj wychodzą paski, tak? Piękne. Tutaj będziemy miały na brzegu, będziemy miały, o, ten piękny taki wzór. Po tworzeniu czas na chwilę relaksu. Trafiamy do ceramicznej pracowni. Nie wiadomo, na czym tutaj zawiesić wzrok. Wszystko jest warte uwagi i przyciąga barwami. A to jest ściana wykonana z resztek. To są rzeczy, które się nie udały. I zostały wklejone na ścianę po to, żeby codziennie się katować pod tytułem, jak człowiek tutaj skopał różne rzeczy. I to jest kolejny dowód na to, że nic nie musi być doskonałe, żeby być piękne. Ale rzeczywiście, no na tym właśnie chyba piękno polega, na braku doskonałości. Opuszczamy to artystyczne miejsce i trafiamy w kolejne, pełne czaru i uroku. W Zwoli Poduchownej w powiecie garwolińskim swoje miejsce na ziemi wraz z rodziną stworzyła Agnieszka Wilkoszewska. Funkcjonuje tu gospodarstwo, agroturystyka, a przy niej serowarnia. W przypadku Agnieszki pasja stała się sposobem na biznes. Pracę urzędnika zamieniła na produkcję serów, na które, jak się okazało, jest ogromne zapotrzebowanie na rynku. Z Warszawy prosto na wieś. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? No, w to miejsce trafiliśmy około 10 lat temu. Kupiliśmy ziemię, zaczęliśmy się zastanawiać, co moglibyśmy tutaj robić. Pierwszy nasz wybór to był agroturystyka, pensjonat dla gości. Potem stopniowo rozbudowaliśmy wszystko, założyliśmy serowarnię, kupiliśmy też zwierzęta, żeby zrobić zagrodę jako atrakcję dla gości. No i tak cały czas przez te lata coraz bardziej tutaj się osadzamy i rozwijamy. Coraz bardziej się osadzaliście i też coraz dalej Warszawę za sobą zostawialiście, aż w końcu ją porzuciliście. Tak, to prawda. Przez długi czas jeszcze jedną nogą mieszkaliśmy w Warszawie. Tutaj przyjeżdżaliśmy głównie na weekendy i dni wolne. No już w końcu zadecydowaliśmy, że zostajemy tutaj już na stałe. A co was urzekło w tym miejscu? Podoba nam się przestrzeń, którą tutaj mamy. Mamy sporo ziemi, mamy łąki, dostęp do lasu, rzekę, także jest gdzie pójść na spacer, jest gdzie odetchnąć. Skąd pomysł na produkcję serów? Zaczęło się od tego, że po prostu sami lubimy i szukaliśmy fajnych, smacznych produktów. Tak poznaliśmy różne serowarnie rzemieślnicze. No i patrząc na to, co robią inni, zapragnęłam też sama spróbować robić ser. Najpierw w domu, w garnku, w takich warunkach zupełnie kuchennych. No a z czasem to jakoś zaczęło się rozwijać. Zaczęły mi wychodzić pierwsze sery, częstowałam najpierw rodzinę, później gości przyjeżdżających. No aż w końcu pojawiła się myśl, no to może własna serowarnia. No i tak poszło. I w tej chwili jest rzeczywiście serowarnia, która oferuje sery nie tylko dla gości przyjeżdżających tutaj, ale i ludzi z zewnątrz. Ty diametralnie zmieniłaś swoje życie, bo byłaś urzędniczką. Jak ci się teraz żyje z innym zawodem? Żyje mi się dobrze. Chwalę sobie tą zmianę, chociaż patrzę też na to jak na jakąś drogę i nie odcinam się od tego, co kiedyś było. Nie traktuję tego jako czegoś, nie wiem, gorszego. Natomiast to miejsce, w którym teraz jestem, mi się podoba. No i cały czas chcę gdzieś tam się rozwijać, jakieś robić różne rzeczy, próbować nowych serów, próbować nowych wyzwań. Także kto wie, jak spotkamy się za 5 lat, o czym będziemy rozmawiały. Po rozmowie trafiamy do serowarni, gdzie mamy szansę podpatrzeć, jak powstają rzemieślnicze sery Agnieszki.
Jak tam ziarno? Czy już jest gotowe? No popatrzmy na nie. Ładnie już się zlepia. A jak weźmiemy, też ładnie odchodzi. Także myślę, że to już jest ten czas, kiedy będziemy mogły je przekładać do form. Jakie sery powstaną? Tutaj będzie ser gospodarza, taki nasz półtwardy ser. Zrobimy jeden z pozieradką, drugi bez dodatków. Skoro nasze ziarno jest gotowe, to możemy tutaj kocioł już wyłączyć. O! I zacząć napełniać formy. Nabieramy śmiało i serwatkę, i ziarno. I hop. Ja do swojego dodam też troszkę kozieradki. Ile tego ziarna trzeba, żeby powstał jeden serek? Tak, to prawda, sporo. Będziemy też widzieć, jak będzie opadało, jak nasze ziarna idą w dół. Dlatego tak. Trzeba nałożyć z górką, bo wbrew pozorom dużo jeszcze jego opadnie. O, rzeczywiście. Można sobie biceps tutaj wyrobić, rzeczywiście. Tak, niezła siła, okej, jest. Podobny ser robię z mleka koziego również. Żebym nie przeholowała tym ziarnem. Jeszcze trochę? Tak, można troszkę teraz poczekać, wziąć następną formę. Tutaj niech sobie odcieka, a my dołożymy za chwilkę. Biorę drugą formę. Czy kiedyś myślałaś o tym, że możesz zostać serowarką? Nie. Kiedyś zupełnie miałam inne wyobrażenia o swoim życiu, ale cieszę się, że jestem tu, gdzie teraz jestem. A skąd bierzecie surowiec? Mamy swoje mleko, współpracujemy też z lokalnymi rolnikami, także mamy nieopodal na szczęście dobre, fajne mleko pod sery. I już skończyłyśmy. Tutaj to teraz sobie może ociekać i za jakiś czas możemy spróbować je obrócić. W serowarni nie ma chwili na odpoczynek. Nasze sery odciekają, możemy zająć się małymi kalabonkami, które trzeba obtoczyć w przyprawach. To też z mleka krowiego? Tak, to też są krowie serki, kwasowo-podpuszczkowe. Ja nazywam je kalabonki. Ta nazwa nawiązuje do takiej lokalnej nazwy tego terenu, na którym jesteśmy. Tutaj mamy tak, wersję naturalną. A ja obtaczam je też w dwóch wersjach, w liściu kolendry albo w pomidorze suszonym z cząskiem i z bazylią. Brzmi apetycznie. Najpierw brzegi. Najpierw brzegi, a potem troszkę posypuję z jednej. Najpierw brzeżek. Tak, i jedna i druga strona. Sama wymyślasz smaki serów? Większość wymyślam sama, część podpowiada mi też mój mąż, jak na przykład te kalabonki z kolendrą, które były jego pomysłem. Słucham też, co smakuje ludziom, którzy do mnie przychodzą, pytam, które sery są ich ulubione, jaki ser chcieliby zjeść i eksperymentuję. Jak przygotowywałaś się do bycia serowarką? Jak przygotowałam się do bycia serowarką? No, dużo się uczyłam. Uczestniczyłam w szkoleniach, jeździłam po różnych serowarniach, patrzyłam, jak robią to inni serowarzy. Dużo też czytałam i cały czas czytam o serach, o tym, jak się robi sery i jak się robiło sery kiedyś, bo dużo można znaleźć fajnych informacji w starych recepturach. Także bycie serowarem to jest nauka cały czas. Trzeba przerobić ileś litrów mleka, ileś łez wylać nad tym, co nie wyszło. I to wszystko nas czegoś cały czas uczy. Teraz czas zwieńczyć dzieło. Trochę pracy i serca i gotowe. Nasz ser już odciekł, możemy go obrócić w formie. Bierzemy formę. Właśnie. Uwaga. Jaki piękny. I drugą stroną do środka. A on się nie rozpęknie? Nie, nie. Oj. I hop. Ale emocje. Hop. Teraz zrobię to już pewniejszą ręką. O. Z
Super. I tak obracamy go co parę godzin, zanim będzie mógł powędrować do solanki. Niektóre sery potrzebują czasu, by dojrzeć. Można powiedzieć, że jesteśmy w sypialni serowarni, bo to właśnie tutaj leżakują sery. Jest to specyficzny zapach. Już wyobrażam sobie, jak te sery smakują od razu. Tak, jesteśmy w dojrzewalni. Tutaj leżakują sery dojrzewające. U mnie sery leżą minimum 6 tygodni, zanim zostaną rozkrojone. Także leżą, ale też wymagają cały czas pracy i czujności, bo codziennie są obracane, są nacierane, są przeglądane, także cały czas są pod kroskliwą naszą opieką. Świetne jest życie takiego sera. Może mi pomożesz, poobracamy sery po kolei. Zacznijmy od tamtej strony, ja przełożę tu. Czuję ogromną presję i odpowiedzialność. Do góry nogami. Od cerku. Teraz pozostaje czekać na kolejne rarytasy przygotowywane przez Agnieszkę. Tajemnicą jest, że dla smakoszy tworzy teraz sery pleśniowe, ale na razie cisza w tej kwestii. Nie wiecie tego od nas. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Wieś pozwala odkryć człowieku wielu... No już. Wieś pod... Czyli nie tylko ja tak mam. Jak się ubrudzisz, to jedziesz na facet w samochodzie. Koniec. Super. Zaraz się rzuci na ten stary i będzie go odgryzać. Dobra, weź go Marysia jeszcze raz do ręki.